A nie planujesz wyjazdu na Sylwestra w ciepłe kraje zamiast właśnie Świąt Bożego Narodzenia? Nie planuję wyjazdu na Sylwestra w ciepłe kraje, dlatego że Sylwestra spędzę w Teatrze Komedia w Warszawie i bardzo Państwa zapraszam. Seks, miłość, podatki, tak się nazywa właśnie sylwestrowa premiera. Jesteśmy w trakcie prób, także pracowity Sylwester. Kolejny pracowity Sylwester, ale to dobrze, bo podobno jaki nowy rok, taki cały rok, a to znaczy, że jest szansa, że w przyszłym roku również dużo będę spędzała czasu na deskach teatru i bardzo sobie tego życzę. Nie przeszkadza Ci czasem, że Ty właśnie spędzasz wolny czas na deskach teatru, a Twoi znajomi no bawią się w najlepsze? No zawsze jest tak, że ktoś musi pracować, żeby bawić się mógł ktoś. I faktycznie tak jest często, że jak znajomi czy najbliżsi mają wolne, to ja idę do pracy. Ale no tak to jest po prostu. No tak to jest, że jedni pracują do 17, a inni często od 17. Może mój mąż czasami ma taki, bo on pracuje normalnie i może ma czasami taki, że właśnie, że on wraca, a ja wychodzę. No ale da się to pogodzić wszystko. To jest wszystko kwestia organizacji i jakby takiej świadomości, z kim się jest. No bo przecież wiadomo było, co robimy. Myślę, że po prostu trzeba sobie to odpowiednio w głowie poukładać i znaleźć taką równowagę, żeby poza pracą i moją i męża znaleźć ten czas wspólny. A jak się chce, to przy dobrej organizacji, której się uczę cały czas, jest to możliwe. A masz jakieś postanowienia na następny rok? Postanowienia noworoczne mam, żeby było tak samo jak teraz, albo lepiej. To znaczy, coraz większa organizacja, coraz lepsza mama, coraz lepsza żona i coraz więcej pracy w zawodzie.